Witam. Słuchasz mnie? Wstawiałem na YouTube'a, jak oglądamy Szkołę Życia i gramy w Defendera. I ktoś się pytał, po co ten Defender to gówno w lewym dolnym? Po co? No właśnie, dobre pytanie. Może tym razem znajdziemy na nie odpowiedź. Ale dobre pytanie, no. Dla twojego dziecka czas dorastania to prawdziwa szkoła życia. Beztroska, radość i nadzieja mieszają się z pierwszymi poważnymi problemami właśnie i rozczarowaniami. Świat nastolatka ja jest często leżę i oglądamy. Dla rodziców, a gdy już do niego zajrzą, mogą być bardzo zaskoczeni. Czy na pewno znasz swoje dziecko? To moje sprawy i moje zasrane życie. Przestań kręcić. Aha, tu są też questy. 17-letnia Basia Kolska pochodzi z bogatej rodziny. Nigdy niczego jej nie brakowało. Rodzice dobra, czekaj. Postanawiają nauczyć córkę. Pauza. I info dla ludzi, co nie wiedzą, co to jest w lewym dolnym, a chcą oglądać Szkołę Życia. Słuchaj. Małpki. Robimy Odyseję. To tyle. Aha, no tak. I z Twitcha robię TikToka. Zamiast krojenia mydła daję chociaż lepszą rzecz, bo małpki, więc chyba na plus. Dobra. 17-letnia Basia Kolska pochodzi z bogatej rodziny. Nigdy niczego jej nie brakowało. Rodzice jednak postanawiają nauczyć córkę szacunku do pieniędzy i zabierają jej kieszonkowe. Jakie 200? Wykluczone. Co wykluczone, pewnie z 10 razy tyle masz w kieszeni. Basia nie godzi się na ograniczenie jej wydatków i postanawia znaleźć inny sposób na zorganizowanie pieniędzy. Aha, 6. Ja ci pomogę? Sprawdź mnie. Nie podejrzewa jednak, z jakimi konsekwencjami będzie musiała się zmierzyć. Co będzie dawać duchy? Że ci wytykałem? Była ustawka, tak? Nastolatka rywalizuje ze swoją koleżanką z klasy Darią o status najfajniejszej dziewczyny w szkole. A twój wygląda jak antyk. I to się trzeba bumerangami robić. Basia Kolska mieszka w Kielcach. Pochodzi z bogatej rodziny. Nigdy niczego jej nie brakowało. Dziewczyna uwielbia gadżety, w tym telefon, czym irytuje ojca. Ja co tu chodzi? Przestań się bawić tym telefonem. Odłóż go. Oj, tato, zaraz. Nie zaraz, tylko już. Dobra głośność tego serialu? Nie widzisz, że mama się napracowała? Ja przecież mówiłam, że nie jestem głodna. Witam cię, widzą. Dobrze, już zje w szkole. Lęgli Darek. A ty się szykuj, to cię podwiozę. Ale wiesz co, chodzi o to, że dziewczyny idą po szkole na zakupy. Znowu? Przecież wczoraj byłyście. O, wczoraj to było wczoraj. Ile? Tak, ile? 200 by starczyły. Jakie 200? Wykluczone. Co wykluczone? Pewnie z 10 razy tyle masz w kieszeni, tak? No i co z tego? No i co z tego? Czy ty myślisz, że pieniądze to na drzewie rosną? No, zastanów się nad tym. Tak. Sigma. Basiu, tata chciał ci powiedzieć, że pieniądze tak łatwo się nie dostaje i trzeba je szanować. A dajcie wy mi spokój. Nie znoszę was. Zobaczysz, przejdzie jej. Nie wiem, nie wiem. Moja córka musi poznać wartość pieniędzy. Zbyt długo przymykałem oczy na jej zachowanie. Teraz nauczę ją szacunku. Dla pracy i pieniędzy. Może mąż był trochę za ostry, ale Basia na pewno zrozumie, o co nam chodziło. To mądra dziewczyna. Chyba jakieś jaja. Co oni sobie myślą? Jak potrzebuje kasy, to znaczy, że muszę ją mieć. Jakoś inne laski ją mają. Przed szkołą Basia spotyka swojego chłopaka Staszka. Jest smutna i załamana. Nie ma żadnych oszczędności. Obawia się, że brak pieniędzy ośmieszy ją w oczach koleżanek. Jakoś piękna tego seria. Ej, co tam do szkoły? No, tak jak widać, niestety. Ale co jest? Co jesteś taka? Nie w sosie, co? A bo szkoda gadać. Co szkoda gadać? No wal śmiało. Co jest? I tak mi pewnie nie pomożesz. Ja ci nie pomogę? No. Sprawdź mnie. Bo wiesz, starym padło na łeb i zupełnie od ciebie nie od kasy. Dzięki. Dziadek, nie komplikuj, albo pol na pol mapeczki i szkoła, albo szkoła w tym małym rogu w dupę. 90% chatu bardziej interesują małupki niż ten gówno serialek. Ta? To fajnie. Ale zostaje tak, jak było na Defenderze. I nie denerwuj mnie nawet. Tak jak ciebie po zawalonej maturze. Dobra. Minus jeden dla ciebie. Maturę. Ile potrzebujesz, co? Tyle? Minus jeden dla ciebie.
Nie mogę w to uwierzyć. Jak Staszek nie zdał matury z matmy, to starzy odcięli go od kasy, a tu nagle tak wyskakuje? Czekaj. Ale skąd to masz? No, nieważne skąd, ważne, że się ma. No nie bądź taki, powiedz skąd to masz? Słuchaj, jak dobrze używasz główki, to się ma. Mykaj do szkoły. Pa! Dzięki ci, na razie. Opracowałem genialną metodę zarabiania kasy. I jaką? Baśka mi w tym pomoże, tylko no jeszcze nie jest gotowa. Staszek to świetny koleś. Przyznaję, że mi zaimponował. Już ja mam swój sposób, nagle żeby zaimponował, dowiedzieć, skąd ma te jak pieniądze. Masiano. Mega sus. Basia rywalizuje z koleżanką Darią Balicką o status najfajniejszej dziewczyny w klasie. Po lekcji WF-u nastolatki przechwalają się najnowszymi zakupami. OLF będzie? Klaski? Obczajcie to. Niesamowity. No jeszcze ciepły, dzisiaj ma światową premierę. Każda gwiazda takiego używa. Podoba ci się, Baśka? Aż mnie zamurowało. Wszystko nie, bym dała, żeby mieć taki telefon, a tu nagle Daria z nim wyskakuje. Nie jest taki świeży. W necie można by go było już tydzień temu zamówić. Nie jest taki świeży. Skręca cię, bo Daria ma superfona. Jest the best. A twój wygląda jak antyk. Za ile małpki na Polskrynie zamiast też szkoły? Też tak chyba w snach. Dziękuję bardzo. Nie, starzy mi kupili. Samil dał na Golibordę 100 zł. A tam tą gierkę? Przyspieszyć zagranie w Wehu Are About To Die? A drugie pytanie to czemu niektórych witasz widzu, a niektórych poniku? A nie, to losowo. To nie jest tak, że ten. Po prostu. Dzięki, Samil. Dzięki. Czy da się przyspieszyć? Oczywiście, że się da. I chyba się to właśnie dzieje. Dzięki bardzo, Ksamil, dzięki. Wysali go Dasiak, tylko no matmę co poprawi. No co no? Ale właśnie nie wiem kiedy, bo problem jest taki... Czekaj, spodziewuję na chwilę ten... Żałosny. Problem jest taki, że teraz gramy w Dark Souls 3 w sobotę, to może między Dark... między tym, albo Nioh, albo Sekiro potem, to może pomiędzy tym właśnie byśmy w to zagrali. Nie wiem. Jesteś. Czekamy. Tak ci powiem, może być taka odpowiedź? Aha, jasne. Co ja zrobiłam? Przecież starzy teraz na pewno mi go nie kupią. A skąd ja wezmę tyle forsy na ten telefon? Muszę coś wymyśleć, jesteś bo inaczej jutro rurą, jestem tyle skończona. W temacie. Baśka próbuje ze mną rywalizować, bo ma dzianych starych, ale moi są jeszcze bogaci. Jest niej się lepiej schowa. Z telefonem pewnie ściema. Jutro dostanie ze swoja. Ale czekaj. Po rozmowie z koleżankami Basia rezygnuje ze wspólnego wyjścia na zakupy. Cały czas zastanawia się, skąd wziąć pieniądze na nowy telefon. Dziewczyna dzwoni po Staszka, licząc na jego zaradność. Musi szybko zdobyć pieniądze. Eja. Hej. Co jest? Coś taka wkurzona? Piękna jakość serialu, ledwo mordy. Chyba moja sprawa, zapieprzam tu z drugiego końca miasta. To jest klimat. No bo wszystko przez tych moich starych. Gdyby nie jest skąpstwo, nie musiałabym się tłumaczyć przed tą debilką Darią. No co się tłumaczyć, żeby nie wiedziała, co ci biega. I nagadałam jej, że mam ten najnowszy telefon, a tak naprawdę go nie mam. A jutro go muszę mieć. Kosztuje ponad 2000. Słuchaj, telefon nie telefon, idzie to ogarnąć, wiesz? Mam taki mały pomysł, jak tą kasę łatwo skołować. No, ale co ja tam miałabym robić? No, słuchaj, co nie jest miejsce, żeby o tym gadać. Ustawimy się na mieście, tylko pytanie, czy wchodzisz w to, nie? Czy nie wymiękniesz mi tutaj? No, co ty taki tajemniczy jesteś? Ale wchodzisz w to, czy nie, tak? Chcesz kasę? Potrzebujesz kasę? Telefonik? Tak? Chciałabym. No, to gites. Ustawimy się. Mam nadzieję, że to szybka i łatwa kasa. Ale w sumie mam to gdzieś. Muszę ją zdobyć i zrobię wszystko, żeby ją mieć. No prawda taka, że miałem to już dawno Baśce zaproponować. No trochę głupio mi było, no to jest moja dziewczyna. No ale co, ma problem? Płakać nie będę. Zarobię na tym dobrą kasę. Godzinę później Basia i Staszek są już w parku. Chłopak zaproponował Basi udział w polowaniu na jelenia. Dziewczyna ma być wabikiem. Nastolatkowie szukają kandydata na jelenia. Słuchaj, co się odpieprza? Wytłumaczy ktoś? To jest szczyt w twoim wieku. Nie ma kasy jak ty pewnie. O, a ten wygląda na bogatego. No proszę cię, patrz na te buty, na zegarek. To jakiś tam deciarz. Ty, ale patrz, ten. To jest nasz jelen. Wiesz co robić, atakuj. Jak ja mam to ograć? Staszek wypatruje młodego mężczyznę, który wygląda na dobrze sytuowanego. Każe Basi rozpocząć polowanie, a sam z oddali nagrywa całą scenę telefonem komórkowym. Nastolatka przechodzi koło mężczyzny i próbuje zwrócić na siebie uwagę. Ten jednak nie wydaje się zainteresowany. Co za złamas. Nawet się nie obejrzał. A może co? Jestem brzydka?
No nic, będę musiała go zahaczyć z innej strony. Asia nie zraża się powodzeniem. Dziewczyna podejmuje jeszcze jedną próbę. Ponownie przechodzi koło mężczyzny i celowo upuszcza przed nim portfel. Jej plan działa. Hej! Tak? Coś ci wypadło. Ojej, dziękuję, naprawdę. Nie ma za co. Nawet nie wiesz, ile dla mnie znaczy. To wszystkie moje pieniądze. Chyba powinnam ci się odwdzięczyć. Zapraszam cię na kawę. Dupę. Aż cofnę. Ja pierdziel. Samil dał na Golibordę 150 zł. Przydałoby się zaktualizować topkę donatorów, bo siebie tam nie widzę sam. No ja już ją aktualizuję od 2 lat. Dziękuję bardzo, Xabil. Dziękuję bardzo. No dobrze, no masz rację. Ja się z tobą giga zgadzam, żeby się przydało. Dziękuję, naprawdę. Ja nie ma za co. Nawet nie wiesz, ile dla mnie znaczy. To wszystkie moje pieniądze. Chyba... Widzę, ty jesteś naprawdę w dupę szaleńcem. Zapraszam cię na kawę. Nie, no to ja powinienem. Chyba połknął haczyk. Nie myślałam, że to takie łatwe. Już chce mi kawę stawiać, łoś jeden. Ej, czekaj, Norbert, aż muszę spauzować, bo ta szmata mnie tak denerwuje. Co się... Ej, jest coś takiego IRL? Jak w tym odcinku? Takie bejty itp? Zna się ktoś na życiu? Bo ja życia mniej ogarniam niż Dark Souls, rozumiesz mnie? Już mnie denerwuje ten odcinek, ale dwa go włączyłem. Głupie szmacisko. Jestem? Baśka. To co, pójdziemy? Chętnie. Niedaleko jest. Bardzo już 3 razy złapali w kawiarni, tak? Tak, tak. Naprawdę dzięki ci za ten portfel. Co ja bym bez niego zrobiła? Basia odchodzi z nowo poznanym mężczyzną. Udało się. Jak nie tak, to siak. Ciebie prawie jestem takie dobra CPU w te klocki, bo koleś od razu dał się wkręcić. Laska ja wygląda na młodą i sama prosi się o dobre dmuchanko. Młoda d*** w parku to jest to, co Norbert lubi najbardziej. Odprawię dwóch. Czekaj, dziękuję bardzo, Xabil. Co ty w dupę? Ej, Xabil, ty szalony jesteś. Dzięki za subka dla Gizar. Humurang Gaming, Rudy, Barosz, Prok, Today, tu coś, ten, Mateusz, Felezaur, Wizowaty i Kajtek. Dzięki, Xabil, za 10 gifcików. Witam, witam. Witam widzów. Udało się. Jak nie tak, to siak. Chyba jestem dobra w te klocki, dzięki bo koleś bardzo, od razu Xabil, szaleńcu. A teraz laska wygląda na młodą. Sama prosi się o dobre dmuchanko. Młoda d*** w parku to jest to, co Norbert lubi najbardziej. Od prawie 2 godzin Basia daje się podrywać Norbertowi w kawiarni w parku. W końcu prosi, żeby ją odprowadził. Chłopak przystaje na to z żalem, coraz trudniej mu ukryć swoje podniecenie. Rękę Basi cały czas kontroluje ukryty nieopodal Staszek. Chłopak chce, żeby Jeleń jeszcze bardziej zaangażował się w szybką znajomość z Basią. Czujesz się na pierwszej randce? Nie no, myślałam, że pierwsza była tam w parku, teraz jest druga. Może nadal są w parku. Norbert niczego nie podejrzewa. Dla niego spotkanie z Basią to świetna okazja do dobrej zabawy. Chłopak okazuje coraz więcej czułości. Nie no, weź. Lubię takie niedostępne. Nagle zza drzew pojawia się Staszek. Jest wściekły. W ręku trzyma telefon i nagrywa film. Xabil, jak ci idzie? Nie mam pojęcia, skąd kurde, się wziął ten koleś. Mega. Już ją prawie bzykałem i nagle się pojawił. Czekaj, kurde, muszę spauzować. Co się dzieje w tym odcinku? Co on gada? Co się odpieprza w tym? Czekaj. Lubię takie niedostępne. Nagle zza drzew pojawia się Staszek. Jest wściekły. W ręku trzyma telefon i nagrywa film. Co? Nie mam pojęcia, skąd się wziął ten koleś. Już ją prawie bzykałem i nagle się pojawił. Co za pech. Jak ci się podoba? A może się uśmiechniesz, bo zobacz sobie. Fajnie to wygląda, nie? Fajnie się bawiłaś, co? Z kolesiem? A ty co? Nikt się nie nauczysz, no może nie twoje? Gdzie mi się tu wiesz? Siadł mi sobie, słuchaj. Albo panienka mówi nie, albo tak. A ty mi stąd do domu wypieprzaj, ale już, nie? Nie? Gdzie łapy? Gdzie łapy? Wypieprzaj mi stąd, gnoju. A już! A ty? Co? To chodź do domu. Co się wydarzyło właśnie? Cieszę się, że Staszek pojawił się w odpowiednim momencie, rozumiem, bo mało Xabil brakowało. No ja może się wcześniej wezmę za jakiś uwierzyć, czas, to ale zrobiłam. Nie. Tylko dlaczego tak go pobił? Miał czekaj, go tylko nastraszyć. Tupę, koleś... Nie mogę, nie da się tego oglądać. W sensie... Co się stało? Co się stało? Wytłumaczy coś, co się stało? Oni go okradli czy coś takiego? Bo nie rozumiem.
Aha, okradli. Ale już, nie? Nie? Gdzie łapy? Gdzie łapy? Dalej. Nie trzeba to gnoju. A już! A mu pod? A ty? Co? To chodź do domu. Cieszę się, że Staszek pojawił się w odpowiednim momencie, bo mało brakowało. Może się wciąż nie mogę w to uwierzyć, że to zrobiłam. Tylko jeszcze. Dlaczego tak go pobił? Jak miał pobił? Go tylko nastraszyć. Koleś spieprzał aż miło. W sumie tak Jeleni to lubię, bo na stówie miał dużo kasy, a Baśka to jest stworzona tej roboty. Jestem pewien, że z tego kasy będzie co nie miara. To ja, oni okradają ludzi, czy mi się wydaje. Proszę, no weź, kupisz sobie telefonik. Zresztą, skąd możesz wiedzieć, nie masz takiego... Co ty robisz w ogóle? Po prostu ludzi okradają. Muszę ci coś wyznać. Laska, co ty za sceny robisz, co? Pogięło cię? 17-letnia Basia Kolska pochodzi z bogatej rodziny. Nigdy niczego jej nie brakowało. Rodzice jednak postanawiają nauczyć córkę szacunku do pieniędzy i zawierają je kieszonkowe. Wykluczone. Co wykluczone? Pewnie z 10 razy tyle masz w kieszeni. Basia nie godzi się na ograniczenie wydatków i postanawia znaleźć inny sposób na zorganizowanie pieniędzy. Ja ci nie pomogę? Bardzo dziękuję. Sprawdź mnie. Basia rywalizuje z koleżanką z klasy Darią o status najfajniejszej dziewczyny w szkole. Chyba najbardziej popieprzonej. Wygląda jak antyk. Nastolatka spotyka się ze starszym od siebie Staszkiem, który ma na nią zły wpływ. Chłopak namawia Basię do łatwego sposobu zdobycia pieniędzy, który nazywa polowaniem na jelenia. Patrz, ten. To jest nasz jeleń. Wiesz co robić, atakuj. Gówniany ten postaw w małpkach, heros. W drodze do domu Basia nie zamieniła ze Staszkiem ani słowa. Dziewczyna jest na niego zła za brutalne zachowanie w parku i pobicie jelenia, którego razem upolowali. Cześć. Mała, nie. Czekaj, cześć. Powiedz mi, o co ci chodzi, co? Chodzi ci o tą akcję w parku, że ci wytykałem? To była ustawka, tak? Udawane. Tak, a pobicie jelenia. To też było udawanie? Nie mówiłeś mi, że chcesz go skatować. No nie pobicie, tylko ledwo go szdruchnąłem, tak? Co miałem, skatowany chłop. Pójdź sobie, proszę. Ale ty go skatowałeś, a na to się nie pisało. Nie skatowałem. Mnie zagłuszano, ale ja... Co? Tu właśnie mniej gadam, a więcej oglądam, to tak ma być. Więcej kasy niż... Pauzuję, jak będzie coś do powiedzenia. No jeszcze karty nie masz. Proszę, no weź, kupisz sobie telefonik. Także serio tak głośno. Lepszy niż Madaria z Pokrowcem. To chyba uśpi trochę. Tak jest bit? Do sumienia, co? Na razie. A dziękuję. Ile jej dał? Przecież 2K miał ten telefon. Ile oni mu zabrali? W końcu wzięłam te pieniądze. Wyobraziłam sobie minę Darii, gdybym nie miała jutro tego telefonu. Teraz pęknie z zazdrości. Ile ten typ przy sobie siada nosił? Udało jej się zdobyć wymarzony telefon. Z samego rana chce zaimponować Darii. Ty nosisz przy sobie w gotówce tak kilka tysięcy? Szacunek. Siema dziewczyny. Obczajcie mój nowy telefon. Tak? Aha. Daria miała go już wczoraj. Tak? A z takim Pokrowcem? Niezły. Ale dobrze by pasował do mojego nowego tableta. Obczajcie go. Co za przychlasty. Ile kosztował? 3,5 kafla. Mega. No. A ty co, Baśka, nie chcesz go zobaczyć? Może taki też ci już starzy kupili? Co za pieprzeni idioci. Myślałam, że padnę, jak za oczami minę. Laskę zamurowało. Nie ma ze mną szans. Mój ojciec jest wspaniały. Nie ma bogatszego w szkole. Myślałam, że zapadnę się pod ziemię, kiedy to zobaczyłam. Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego Daria ma więcej, a ja jestem ta gorsza? Basia postanawia. Oby macie tyle samo mózgu, czyli nic. Wybrali dobrze ubranego mężczyznę siedzącego w parku. Wierzą, że te łowy będą udane. Obydwoje potrzebują pieniędzy. Przepraszam, masz taki sam tablet jak moja przyjaciółka, a ja o takim marzę. Wiesz co, taki nowy testuję, wyszedł teraz model, ale chyba wolałem starsze z tej serii. Nie, no świetny. No dosyć przyjemnie się na nim pracuje, ja go używam zresztą do pracy. Co się dzieje w duchu? Wiesz co, czyli jesteś informatykiem? No nie do końca. Jestem grafikiem komputerowym. Zajmuję się... Cześć, ojciec tej typiary? Jest taka szansa, no. To jest na przykład to, co robię dzisiaj. Ale on jest stary. Piękne. Tutaj zobacz, coś takiego. No, a możesz jeszcze to pokazać? No pewnie.
Oj, piękne, pewnie szef jest z ciebie dumny. Wiesz co, tak, no, sam jestem dla siebie szefem. Mam własną firmę, właśnie zajmującą się grafiką. Własna firma w tym wieku i do tego grafik komputerowy? Facet ma naprawdę mnóstwo kasy. Tylko szkoda, że jest taki fajny, nie chcę, żeby Staszek mu zrobił jakąś krzywdę. Basia szybko znajduje wspólny język z upolowanym jeleniem. Chłopak w fascynujący sposób opowiada jej o swojej pasji. To bardzo ładne. No troszeczkę czasu one zajęły. Wiesz co, zgłodniałam troszkę, chyba muszę iść. Wiesz co, ja też. W zasadzie to jest nieopodal fajna knajpka. Prowadzi ją Włoch, zabawny. Bardzo dobre jedzenie mają. Może by ze mną skoczyła. Mogę z tego programu. Wiesz co, ja stawiam. Ja stawiam, zapraszam cię, pokażę ci kilka moich prac, to czym się zajmuję, żebyś miał... Złe prace będą pokazywane z tyłu. Naprawdę? No. Tu, przykaj. Biorę rzeczy i... Czemu oni się biją? Para zbiera się do restauracji na obiad. Wszystko idzie zgodnie z planem polowania na jelenia. Chłopak ulega urokowi Basi. Tak? Ale ten typ o tym wie? Wiesz co, zaraz będę. Muszę kończyć na razie. Na pierwszy rzut oka Basia wyglądała na pustą laskę, ale wydaje mi się, że to fajna i niegłupia dziewczyna. Po raz pierwszy chłopak zaprosił mnie do restauracji, a nie do fast foodu. Dziwne, bo poprzednie jelenie chcieli ode mnie tylko jednego. Przecież jeden był. A Wojtek był. Jest inny. Ilu ich było? Podczas obiadu we włoskiej restauracji Wojtek i Basia miło spędzili czas. Okazuje się, że mają wiele wspólnych zainteresowań. Wojtek otworzył się przed dziewczyną. Basia jednak przez całe spotkanie odgrywa swoją rolę. A powiedz, naprawdę studiujesz na SP? Tak, malarstwo. A dlaczego się tak uśmiechasz? Super, kocham malarstwo, jestem grafikiem. No tak. Wiesz co, a propos malarstwa, w ogóle mam jeden taki album, jeden z moich ulubionych malarzy. Jak? Stracisz. Stracisz? Coś jej dał? Naprawdę? Lubisz go? No to też jest mój ulubiony malarz. Naprawdę? Nie mam pojęcia, kto to jest ten Stracci. Nic w domu sprawdzę. Tylko mam nadzieję, że mnie o niego nie zapyta, bo wszystko by wyszło na jaw, że ściemniam. Ja pierdzie. Wiesz co? Jak go lubisz, to zachowaj ten album. To jest głupia. A jeszcze dam ci zakładkę z moim numerem telefonu. Sprytasz z ciebie. Zobaczymy się jeszcze? Jakbyś nie chciał. Ale wiesz co, tutaj już mieszkam. Także muszę lecieć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do Basi dzwoni zniecierpliwiony Staszek. Halo? O, hej. Gdzie jesteście? Wiesz co, ja już w domu. Koleś to kompletny frajer, odpuściłam go sobie. Tak? A nie wyglądał na frajera. Oj, to tylko pozory. Wiesz co, miał jakąś rozmowę o pracy czy coś? Nie, no to odpuść go mało. No wiesz, dobra, ja kończę. To na razie. No, pa. Pa. Nie mogłam pozwolić, Boże, żeby Staszek skrzywdził Wojtka. To super gość. Nie mogę doczekać się kolejnego spotkania. O co chodzi w tym programie? To ta się nagle zakochała w nim? Basia nie przyznała się Staszkowi, że od kilku dni codziennie spotyka się z Wojtkiem. Chłopak zachęca ją do czytania różnych książek i poszerzania horyzontów. Przemiany Basi zauważają zadowoleni rodzice. Aha, i ta nagle taka mądra będzie. Coś mi tu nie gra. Wiedziałem, że to lektura szkolna. No bo nie jest, kolega mi polecił. Chyba nie Staszek. Ten głąb, co nawet... Matury? Nie skończył on ci jakąś książkę polecił? Nie Staszek. Jakiś nowy szczęście. Możecie przestać. Ej, czekaj, to nie miało być o szkole program? Słuchaj, jest pół do ósmej. Odjadę cię do szkoły. Sama pojadę. Tylko jeden odcinek był o szkole. Tak, autobusem. Mi się wydaje. Muszę już lecieć, bo się spóźnię. To na razie. Na razie. Najpierw ta książka, potem autobus. Nie poznaję własnej córki. Zawsze roszczeniowo od nas wymagała, by podwozić ją do szkoły. Ten chłopak to prawdziwy cudotwórca. Wiedziałem, że Basia kiedyś zmądrzeje. Najważniejsze to uchronić córkę od złego towarzystwa. A właśnie kimś takim jest ten Staszek. Ten chłopak to sponsor? Jak nie o Staszka, to Wojtka. Jak nie o Wojtka, to o książkę. Czasem mam już tego dosyć.
Tego samego dnia w szkole Daria jak zawsze chwali się przed koleżankami swoim nowym sprzętem elektronicznym. Tym razem jednak Basia nie zwraca na nią uwagi i nie interesuje jej nowy gadżet koleżanki. Jest zaczytana w książce poleconej przez Wojtka. Hej Baśka, widziałaś jakie nowe aplikacje ściągnęłam? Nie, nie chcę widzieć. Zajęta to jest reżyser tego gówna. Co to, XIX wiek? Wielka miłość. Co ci odbiło z tymi książkami? Zobacz lepiej jakie filmy mogę oglądać. Jakoś nie widzę tu żadnych filmów, tylko coś tu brzęczy ciągle. Może tylko trochę szumi. Zresztą, skąd możesz wiedzieć? Nie masz takiego. Co ty robisz w ogóle? Ja przynajmniej umiem czytać, a ty co? Tylko klikasz? Klikam, bo mnie na to stać. Daria, dawaj, przywal jej. Z wielką chęcią. Tak, co jeszcze? Co? Ona sobie na to boisz, tak? Co się dzieje? Tak, boję się. Co tu się dzieje? Rozejdź się na zajęcia już po dzwonku. Co tu robicie? Dawaj, przywal jej. A ty? Nie idziesz na lekcję? Normalnie, hit na łeb. Co się dzieje, Basiu? Pani profesor, mogłybyśmy chwilę porozmawiać? Oczywiście, chodźmy do klasy. Nie, nie mogłybyśmy. Co ta idiotka sobie myśli? Zazdrość się zżera. Nie stać jej na taki tablet, to się na książki przerzuciła. Daria mnie nie rusza. Co? Może mieć i prywatny samolot, mam to gdzieś. Teraz to ja mam inny problem na głowie. Basia nigdy nie była najaktywniejszą uczennicą. Ciężko nigdy sprawdzić egzamin. Pewnie to coś poważnego. Tak łatwo się dzieje, da musiałby na streamie. Nauczycielka znajduje pustą klasę, w której sprawdzę nikt nie na będzie jutro. Przeszkadzał. Mam nadzieję. Jakbym sprawdził to w teorii, mógłbym zaupdate'ować listę w końcu. No dobrze, a powiedz mi, co się stało? Masz problemy w domu, w szkole? Nie, to nie o to chodzi. Wszystko, co powiesz, zostaje między nami. Siadajmy. Mów. Ja tej listy, ten, co podstrybiłem, to dawno nie update'owałem. Chodzi o chłopaka. Chodzicie ze sobą? Jak no, ja mi oczytam no wszystkie? Nie, nie wiem. On bardzo mi się podoba. Aha. Więc w czym problem? No problem w tym, że no opowiadałam mu głupot o sobie i teraz naprawdę nie wiem, co mam robić. No jak to co? Zwykle pomaga powiedzenie prawdy. No tak. Łatwo pani mówić. A co jeśli ta prawda mu się nie podoba? Musisz mu tylko wszystko jak najszybciej wyznać. Jeśli to mądry przez chłopak, tą grafikę gówniarą wygląda młodszy od niej. Tak pani myśli? Ja to wiem. Jeśli mu na tobie zależy, to cię wybaczę. Zobaczysz. Czy ona nie jest młodsza? No dobrze, spróbuję mu o wszystkim powiedzieć. Dziękuję. Powodzenia. A teraz zmykaj na lekcję. Dobrze. No szkoła życia, tak, ale to nie miało być o szkole? Bałam się, że to będzie coś o wiele gorszego. Narkotyki, alkohol, niechciane ciąże. Cieszę się, że Basia mi zaufała i ze mną porozmawiała. Widzę, że normalne rzeczy tak. Moja wychowczyni wcale nie jest taka zła. Kobieta ma rację, powiem o wszystkim Wojtkowi. To mądry chłopak i na pewno zrozumie. Po rozmowie z wychowawczynią Basia chce się spotkać z Wojtkiem, żeby wyznać mu całą prawdę o sobie. Tymczasem przed szkołą czeka na nią jej chłopak Staszek, którego Basia od kilku dni spławia. Basia! Baśka! Co z tym drugim? No właśnie do żywych wrócił. Hej. Znowu paliłeś. A tam takiego buźka małego. Nie zaciągałem się nawet. Chcesz trochę? Nie no, co ty, pogięło cię? W ogóle co ty tutaj robisz? Jak to co, no przyszedłem się zobaczyć z tobą, nie? Dzwonię, nie odbierasz, nie odpisujesz, no nie wiem co jest. No wiesz, mam dużo nauki. Co, no ale tak po prostu chciałem się zobaczyć, nie? Coś porobić może. Wiesz co, ale ja nie chcę. Ja już mam dosyć tego polowania na te jelenie. Ale Jezu, no nie jelenie, no laska, no, nie o robocie będę z tobą gadał, no. Normalnie po prostu. Byśmy, nie wiem, wyskoczyli coś zjeść tam, czy do domu się poprzytulać, fajnie by było, nie? Wiesz co, ale ja nie mogę. Muszę matmę poprawić, bo jestem zagrożona. Także nie, no, na pewno dam ci znać, jak to ogarnę, okay? Nie no, z matmą to ci nie pomaga, się uczy. Tak. Aha, sześć. Basia kolejny raz odprawia z kwitkiem Staszka. Na spotkanie umawia się z Wojtkiem, do którego czuje coraz większą sympatię. Wojtek? No cześć, chciałam się z tobą spotkać. Aha, czyli już oficjalnie zostawiła tego dlatego? No tak. Staszek mnie nieźle zaskoczył.
Nie może mnie tak nachodzić. Mam już tego dosyć i muszę się go jakoś pozbyć. A spotkania z Wojtkiem nie mogę się już doczekać. Nie no, no coś jest nie tak. Coś się Lasce dość grubo w głowie poprzewracało, a ja potrafię strzelać, kiedy Laska leci w kulki. Ja się dowiem w ogóle, o co chodzi. Po spotkaniu w parku Wojtek zabrał Basię do teatru, a potem byli jeszcze w kawiarni. Bardzo miło spędzili ze sobą czas i Wojtkowi coraz bardziej zależy na Basi. Teraz odprowadza ją do domu. Naprawdę dzisiaj pierwszy raz byłeś w teatrze? I no weź nawet tak nie żartuj, bo ci więcej nic nie powiem. Ale pierwszy raz tak nie zmusł. A kto cię wcześniej zmusza? Jak to kto? Rodzice, szkoła, same bajki, lektury. Na takiej fajnej sztuce jeszcze nigdy nie byłam. Dzięki. Nie ma za... Basi i Wojtkowi z ukrycia przygląda się Staszek. No, nie mogę tego przejść. Tylko za teatr, ale też za te korki z matmy. Nadal nie wiem, w jaki sposób udało ci się na jednej serwetce rozpisać wszystko tak, że zrozumiałam. Pewnie kelnerki też tego nie wiedzą, a za tą kradzież serwetki to już tam chyba nie wejdziemy. Idzie kolega, idzie były? Były obecny, nie wiadomo już. Mam, nie wiem, mam się bać? Szykować do ucieczki? Tak. Spieprzaj. Co? Nie musisz się bać, po prostu chciałam ci powiedzieć, że bardzo mi się podobasz. Tyle to ja wiem. Naprawdę? Skąd wiesz? Też mi się podoba. Co się dzieje? Co się dzieje? Odpowiedz mi na pytanie. Basia, cały czas mnie zaskakuje. Myślałem, że chce mi wyznać coś złego, a to taka niespodzianka. Naprawdę chciałam mu o wszystkim powiedzieć, ale słowa nie chciały mi przejść przez gardło. Wojtek to najlepszy chłopak, jakiego znam i zasługuje na poznanie prawdy. Nie no, no. Tego to ja nie czuję, tak? Przychodzę do Laski, chcę się normalnie z nią zobaczyć, a tu taka niespodzianka? Nie no, czy ta normalnie dziwka z jeleniem? Nie będzie jeleń rogi przystawiał? Chyba nie. Zobaczymy jeszcze. Koleś pożałuje. Jaki mad. Po raz pierwszy rozmawia z ojcem wkręcił w ten biznes. W studiach i planach życiowych. Przyznaje się również, że poznała nowego chłopaka, który pomaga jej w nauce. Dziewczyna zaskakuje tatę nagłą dojrzałością. Tato, chyba już wiem, o co wam chodziło z tymi pieniędzmi. Wiesz co, Basiu? Pieniądze są po to, żeby je wydawać, ale z głową, Basiu. Ja wiem, ostatnio sporo sobie przemyślałam. Nawet wiem, na jakie studia chciałabym zdawać. Nagle taka mądra. Studia? Ciekawe to. No, do ASP. To ty o dużych pieniądzach możesz zapomnieć. Oj, tato, ale to nie jest najważniejsze. Stary zrelował. Proszę, łyżeczkę dla ciebie. Dzięki. Jedna dla mnie. Proszę. No co, no, prawdę mówić, czy nie? Można z tobą normalnie porozmawiać. Cześć. Cześć, mama. Ty, no nie wiem, jak przejść to gówno za sramę. Wiecie, co się wydarzyło? Właśnie mijałam zakrwawionego, pobitego chłopaka na naszej ulicy. A taka spokojna była to dzielnica. Ale jak on ciekawe wygląda? Kogo? Nie wiem, kto i za co urządził tak tego biednego chłopaka. Ale mam nadzieję, że sprawcę złapią i ukażą. Ja. Nie chcę, żeby taki element kręcił się po naszym osiedlu. Boże, ten chłopak to mógł być Wojtek. Chcesz? Może Staszek go dorwał? Jeśli to przeze mnie, to sobie tego nie daruję. Wojtek nie odzywa się do Basi od wczorajszego spotkania. Dziewczyna jest niemal pewna, że to on został pobity pod jej domem. Chce o tym porozmawiać ze Staszkiem. Basia jest bardzo przejęta i nie ukrywa złości. Laska, co ty za sceny robisz, co? Pogięło cię? Jak mogłeś go tak pobić? Ty stary będzie z Wojtkiem? Już też pysk powinnaś dostać za to. Wiesz co, jesteś śmieciem. Ja jestem śmieciem? Laska, popatrz na siebie. Popatrz na siebie, jesteś dziewczyną śmiecia, tak? Nie jesteś już moim chłopakiem, między nami koniec, rozumiesz? Koniec? Koniec? Tak. Chcesz się zdziwić? Ja zadecyduję, kiedy będzie koniec, czaisz to? Tak nie to wszystko powiem temu twojemu jelonkowi. Nie zrobisz tego. Tak, a może powinieneś to widzieć, jaką dziwką jesteś po prostu. Słuchaj. Jeszcze raz mi podskoczysz, czajesz, to pożałujesz tego. Czajesz? Ja będę decydował, co robisz, a co nie, a teraz wrócaj tam. Czajesz? Wynoś się. Spadaj. Czajesz? Czajesz czy nie? Nie wiedziałam, że Staszek to taki palant. Gdzie ja miałam wtedy głowę? Jak ja mogłam z kimś takim być? Nie wiem, co ja teraz zrobię. Głupia myślałeś, że tak się mnie pozbędzie? Mam mnie za idiotę? Jeszcze jej pokażę. Pożałuję. Przejść tej Odysei. Dopiero początek.
bardziej ogląda Wilgram. Tego, no używam spele Herosa, no. Czy inny śmieć. Wariatka, no Józi, coś? Ja się z panią na nic nie umawiałam. W ogóle dajcie wy mi wszyscy święty spokój, nie ma pani własnych problemów? Proszę cię, tylko to jedno spotkanie. Potem możesz mnie już nienawidzić. Proszę cię, tylko to jedno spotkanie, błagam. Nie, pieprzy Sigma. 17-letnia Basia Kolska pochodzi z bogatej rodziny. Nigdy niczego jej nie brakowało. Ty, no jak zrobić? Źle chyba przegrałem. Szacunku do pieniędzy i zabierają jej kieszonkowe. Jakie 200? Wykluczone. Co wykluczone? Pewnie z 10 razy tyle masz w kieszeni. Basia nie godzi się. Dobra, na to jedyna metoda moja. Postanawia znaleźć inny sposób na zorganizowanie pieniędzy. Ja ci nie pomogę? Sprawdź mnie. Nie podejrzewa jednak, z jakimi konsekwencjami będzie musiała się zmierzyć. Nie, no giół, no tak chodzi nie da do akcji w parku? To ci wytykałem? Była ustawka, tak? Basia rywalizuje z koleżanką z klasy Darią o status najfajniejszej dziewczyny w szkole. A twój wygląda jak antyk! Nastolatka spotyka się stream? Ze starszym od siebie Staszkiem, który ma na nią zły wpływ. Chłopak namawia Basię do łatwego sposobu zdobycia pieniędzy, który nazywa polowaniem na jelenia. Patrz, ten, to jest nasz jelen, wiesz co robić, atakuj. Podczas realizacji planu Basia poznaje przystojnego Wojtka. Chłopak robi na niej ogromne wrażenie. Chciałam ci powiedzieć, że bardzo mi się podobasz. Dziewczyna ma dość natarczywego Staszka. Postanawia z nim zerwać. Z nami koniec, rozumiesz? Koniec? Koniec? Chcesz się zdziwić? Koniec? Ja zadecyduję, kiedy będzie koniec. Czaisz to? Tego samego dnia w szkole Basia jest rozbita rozmową ze Staszkiem i jego groźbami. Nie wie, co ma dalej robić. Chce kontynuować znajomość z Wojtkiem, ale boi się Staszka. Na korytarzu zaczepiają ją koleżanki. Co jest? Coś taka smutna? Książka się skończyła? Chyba Piotr. Nie myślę, że uwierzymy w twoją miłość do książek. Hello! Może jest taka smutna, bo nie ma tableta? Tego nie zostawisz na książkę. Jakie te typiory są w dupę puste i głupie. Wariatka, ona zwariowała! Co? Proszę pani! Co tu się dzieje? Co to za krzyki? Pobiłbym ja GTA. Może to wszystko wytłumaczyć? A ty? Jak ona mogła wytargać mnie za włosy? Za tablet? Zazdrość ludzka nie zna granic. Co? Wiem, że nie powinnam tego robić, ale musiałam ją jakoś uciszyć. Ile można słuchać tego gadania o tych duperelach? Ten był silny. Wychowawczyni stara się dowiedzieć, co jest przyczyną nagannego zachowania Basi. Nastolatka nie ma ochoty na zwierzenia. Ukrywa prawdę. Czekaj. Wiesz, że chcę ci pomóc. Tak, jak wszyscy. Co ci się stało, Basiu? Grozi ci zawieszenia, ty się tak zachowujesz? To niech mnie pani zawiesi. Co ty mówisz? Co ty mówisz, Basia? Mam to wszystko gdzieś. Co ty mówisz, Basiu? Znam się dosyć dobrze i czuję, że przyczyna jej zachowania jest głębsza, niż mi się zdawało. Kłótnia z Darią to tylko Basia. Część. Powiedz mi o tym chłopaku, o którym rozmawiałyśmy ostatnio. O czym tutaj gadać? Powiedziałaś mu prawdę? Tak jak się umawiałyśmy? Ja się z panią na nic nie umawiałam. W ogóle dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Nie ma pani własnych problemów, co żeby się mówisz? W moje mieszać? Basia, będziesz miała kłopoty. Mam tego wszystkiego dosyć. Basiu, zastanów się. Nie znałam jej od tej strony. Pewnie to problemy sercowe. Rozmawiam z jej rodzicami. Może też zauważyli jakieś dziwne zachowanie. Wszyscy czegoś ode mnie chcą. Witam, Fikusia. Pomocnicy się znaleźli. Oglądamy szkoły życia. A ja kompletnie nie wiem, co mam zrobić w mojej sytuacji. I gramy w małpeczki. Basia przyszła do parku, piękny w stream. Po raz pierwszy spotkała Wojtka. Jest rozdrażniona. Krzyczy na przypadkowo spotkanego chłopaka. Tak absurdalny odcinek, że to jest Louis. Co się gapisz? Nie masz swoich spraw? Nastolatka zastanawia się, czy powinna kontaktować się z Wojtkiem. Obawia się, że kiedy wyzna mu prawdę, chłopak ją odtrąci. Po chwili wahania decyduje się spróbować i wybiera numer telefonu, to był random Bruce? Którego oszukała. Serio? Tak myślałem. Wojtek? Czego chcesz? Spotkać się z tobą. No ale po co? Czułam, że się pode mną nogi ugięły. Boję się, że to koniec i że go stracę. Silenco? Wojtek, muszę. Tamtej? Chcę przeprosić, wszystko wyjaśnić. No chyba ta. Wiesz co, wyjaśni mi wszystko twój chłopak. Oj, to nie jest mój chłopak. Proszę cię, pozwól mi tylko. Nie wiem, no nie widzę sensu. Proszę cię, tylko to jedno spotkanie. Potem możesz mnie już nienawidzić. Proszę cię, tylko to jedno spotkanie, błagam. No dobra, ale gdzie? Może w tym naszym miejscu w parku? Wiesz co, dobra, za pół godziny, ale ja mam tylko chwilę. Dobra. Czuję dużą ulgę, że Wojtek się zgodził.
Nawet jeśli miało być to nasze ostatnie spotkanie. Nie wiem, jak ja wytrzymam to 30 minut. Dziewczyna czeka na Wojtka w parku. Chłopak spóźnia się. Basia boi się, że po tym, co się stało, a nie było bity? Nie przyjdzie. Wojtek. Wojtek, cześć. Co mi chciałeś powiedzieć? Boże, co mi ci zrobił? O Boże! On? Chyba twój chłopak. Wojtek, tak mi przykro. Może chodźmy usiąść. Sara go znowu przykro. Dojadą w parku pewnie. Siadaj. Ale ma śliwa. Śliweczka na łeb. Ale ja go rzuciłam, naprawdę. Odkąd ciebie poznałam, już się nie widujemy. No. Ja się z nim widuję. Jak widać. Wojtek, to miało wyglądać może zupełnie inaczej. Może jesteście gajgę. Nie mówił mi, jak to będzie w ogóle wszystko. Miało być niegroźnie. Niegroźnie? Zobacz, jak ja wyglądam. Co to za ławki? Ej, była scena już w tych nazywał ławkach kręcona. Nazywał to polowaniem na jelenie. No to pięknie, to jeszcze też byłem się do tego tym dziwiłem. Jeleniem. Ale tylko na początku, potem jak zaczęliśmy rozmawiać, to wszystko się zmieniło, wszystko. A co się zmieniło? W ogóle dlaczego ja mam ci uwierzyć? Po tym, co się stało. Wojtek, ja cię kocham. Ale zrozumiem, jeżeli nie będziesz chciał mnie więcej widzieć. Chciałam ci tylko powiedzieć, że bardzo mi na tobie zależy. Ta? Nagle? Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Bo go chcą znowu wydoić. Basia bardzo mnie zraniła. Na resztę pieniędzy. Ale jej przeprosiny wyglądają na szczere. Chyba trochę przesadziłem. Skatowanie Wojtka to nie był dobry pomysł. No muszę chyba przeprosić. Przemyślenia o trzeciej w nocy. Baśkę zresztą też. No i u rodziców mam w sumie przerąbane na maksa teraz. Mi spadł mi z serca, kiedy Wojtek mi wybaczył. Chyba i źle, że go skatowałem. Czuję, że Wojtek może być tym jedynym. Jeszcze nigdy w życiu nie byłam taka szczęśliwa. Basia przez lata była rozpieszczana przez rodziców i a ten duch, kto tu jest nagle? Ci, kiedy mieli w końcu dość, zamiast poważnie z nią porozmawiać, nauczyć się szacunku do pieniędzy, postawili wszystko na ostrzu noża. Teraz skatował jeszcze 100 innych osób. Nic dziwnego, że Basia poczuła się skrzywdzona. Że tego akurat, na szczęście poznanie Wojtka odmieniło ją. Zrozumiała, co dobra, jest ważne. W dupę, ale kim ty jesteś, Becie? Że pieniądze to nie wszystko, że są inne, istotniejsze wartości. Przełożyło się to bezpośrednio na relacje z rodzicami, wybór przyszłej drogi zawodowej i życiowej. On mówi, co się wydarzyło w kolejne 10 lat po odcinku? Ej, to jest koniec, ale gówno. No finał finałów, ty. Lepszy niż w Grze o Tron, czy gorszy? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!